Po kilku latach dołączyła druga część, ponieważ setki kobiet wróciło, powiedział: Michał, zajebiście, moje życie jest inne. Ale weź tego mojego zgreda, tego naucz. A więc zacząłem prowadzić szkolenia Mental Men. Gdzieś, gdzie pokazuję facetowi, kim jesteśmy. Jest takie sławetne ćwiczenie, kiedy wjeżdżają na salę ocynkowane wiadra. I każdy facet się rzuca na świeże, ciepłe ziemniaki. I wpierdala jak... I wtedy rzeczywiście pokazuje im metodą naukową. Nam pokazuje, kim jesteśmy. Że jesteśmy świniami. Każda kobieta to wie. Facet jest w szoku. Ale się zgadza. Szczególnie, kiedy mu mówię, popatrz na siebie z innej perspektywy. Że każdy facet to pies. Jeżeli kobieta traktuje faceta jak psa, to ten pies jest grzeczny. Pies potrzebuje ćwiczeń. I zajęcia. Bo inaczej chodzi po domu, kurwa, i wącha kąty i nie wie, gdzie się położyć. Pies potrzebuje, żeby go złapać za pysk. Dzięki. Złapać go i powiedzieć: ty mój Brytanie jesteś, kurwa, najsilniejszy na podwórku w stadzie. Jakie ty masz łapska, zobacz. Zobacz, jaki masz sześciopak. Psa trzeba pogłaskać regularnie za uszami. Często trzeba mu uprać gacie, bo nie sięga do ogona. Trzeba mu postawić michę, bo każda kobieta wie, że jak jej facet głodny, to wkurwiony. I nigdy, ale to nigdy nie wolno zadawać pytania: kochanie, co zjesz? Co byś zjadł? Nie wiem, kurwa. Odpowiedź mężczyzny, która powinna być w każdym menu restauracji. Uwaga! Czy mamy na sali restauratorów, właścicieli pubów i knajp? Bo dam ci secret of pubostwo i restauractwo. W menu wpisz coś. Kiedy kobieta pyta mężczyznę, co byś zjadł? Coś bym zjadł. Ale co? Nie wiem. Daj coś. To coś. Nie wiadomo, co to jest. Nikt nie wie. Ale mężczyzna wie. To oznacza, nie pytaj mnie, kurwa, bo nie wiem, daj mi coś, kobieto, na talerzu. Prawda czy fałsz? A więc, muszę mieć michę. Ta micha musi być duża, żebym wiedział, że jestem, będę duży. Regularnie muszę się napić. Każda kobieta to wie. Bo jak się nie napije, to wątroba gnije. No i na samym końcu, co trzeba zrobić z mężczyzną jako z psem? Kurwa, spuścić go ze smyczy, bo inaczej łapę ci urwie. A więc spuszczaj go. Tam, gdzie jest ogrodzenie.